Pewnie słyszeliście, że gdy włamywacze obierają jakiś dom za cel, wcześniej go badają. Polega to na tym, że obserwują mieszkańców, poznają ich rytm dnia i ustalają najlepszy czas na włamanie. Zanim zdecydują się na wejście, wiedzą dokładnie, kiedy nikogo nie będzie w domu albo kiedy mieszkańcy będą czymś zajęci. Jedna ze sztuczek, z jakiej złodzieje korzystają w tym celu, jest tak prosta, że nie zwrócicie na nią większej uwagi. Ale gdy następnym razem usłyszycie pod stopami chrzęszczenie, koniecznie sprawdźcie, co to było. Niewykluczone, że znajdziecie pod wycieraczką skruszone ciastko. Jeśli tak będzie, to sygnał dla Was, że dzieje się coś bardzo złego. To dość skuteczny sposób pozwalający złodziejom na zorientowanie się, czy wyjechaliście na dłużej, albo kiedy wracacie do domu po pracy. Ciastko pod wycieraczką jest tak niewinne, że mało kto się nad nim zastanawia, jeśli ktokolwiek je w ogóle zauważy. Wracacie do domu, następujecie na ciastko, kruszycie je i w ten sposób zdradzacie informacje włamywaczom. Wiedzą dzięki temu, czy ktoś tu mieszka i jaki ma rozkład dnia. Sprawy mają się znacznie gorzej, gdy wyjeżdżacie na dłużej. Ciastko pod wycieraczką pozostaje nienaruszone, dzięki czemu przestępcy wiedzą, że to idealny czas na włamanie. Krótko mówiąc, jeśli znajdziecie coś podobnego, jest źle. Ktoś interesuje się waszym domem i go obserwuje. Rozważcie powiadomienie policji albo przynajmniej zwiększcie czujność. Numer z ciastkiem to tylko jedna z wielu sztuczek wykorzystywanych przez złodziei. Kolejnym sygnałem, że ktoś was obserwuje, są białe kamyczki pozostawione przy drzwiach lub na podjeździe. To oznacza, że bandyci już byli w domu i oznaczyli go jako warty zwiedzenia. Złodzieje mogą je również zostawić jako informację, że wasz dom pozostaje pusty w ciągu dnia. Załóżmy, że idziecie ulicą i nagle zauważacie pendrive'a wystającego ze ściany lub krawężnika. To może być zaskakujące, ale prawdopodobnie natknęliście się na tak zwany dead drop, czyli coś w rodzaju skrzynki kontaktowej. Ten ogólnoświatowy projekt artystyczny bazuje na dawnych metodach szpiegowskich. Osoby, które biorą w nim udział, mogą poczuć się jak filmowi szpiedzy w czarnych płaszczach i ciemnych okularach, wymieniając się poufnymi informacjami lub innymi uczestnikami. Wiele lat temu szpiedzy mieli swoje sposoby na wymianę tajnych danych. Zdarzało się, że spotykali się twarzą w twarz, ale taka metoda była bardzo ryzykowna. Z tego względu wynaleziono skrzynki kontaktowe, na przykład poluzowane cegły w ścianach, za którymi można było ukryć ważne dokumenty do przekazania komuś. Obecnie na całym świecie znajduje się ponad 1500 takich skrzynek. Waga wszystkich zebranych w nich danych sięga 10 terabajtów. Możecie się na nie natknąć niemal na wszystkich kontynentach, z wyjątkiem Antarktydy, gdzie nie ma zbyt wielu ścian. Co w takim razie zrobić ze znalezioną pamięcią? Przede wszystkim nie podłączajcie pendrive'a do swojego komputera. Nigdy nie wiadomo, jakie wirusy mogą się na nim znajdować. Mogą one błyskawicznie zniszczyć zawartość waszych dysków twardych. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła, więc lepiej nie wystawiać swojego szczęścia na próbę. Jeśli jednak zdecydujecie się to zrobić, zabezpieczcie komputer możliwie jak najdokładniej, a nawet i lepiej. Poza tym nie wiadomo, jakie informacje wejdą w wasze posiadanie. Każdy może pobrać z internetu filmiki, zdjęcia czy pliki tekstowe, które mogą się później przyczynić do poważnych problemów. Swoją drogą, dostaliście kiedyś przesyłkę z pendrive'em? Cokolwiek zechcecie z nim zrobić, nie podłączajcie go do komputera. To konkretne oszustwo staje się coraz bardziej powszechne w Australii. Policja ostrzega przed nową taktyką. Przestępcy wrzucają do skrzynek na listy nieoznaczone pamięci USB. Raczej nikogo nie zdziwi fakt, że zawierają złośliwe oprogramowanie, gotowe zniszczyć wasze komputery. Najwidoczniej sekret tego przekrętu tkwi w ludzkiej ciekawości. I, jak widać, jest bardzo skuteczny. Ludzie nie mogą się powstrzymać przed sprawdzeniem zawartości tajemniczego podarunku. W rezultacie niemal połowa takich pendrive'ów dostarczonych pocztą kończy podłączona do laptopów i komputerów. Co takiego się dzieje później? Na przykład wyświetlanie wszelkiej maści spamu i ofert serwisowych, albo wirusy infekujące pliki i programy na PC-tach. Tak więc umówmy się, nawet nie myślcie o dotykaniu darmowego pendrive'a, ok? Wychodzicie ze sklepu, biura czy lotniska i udajecie się na parking, gdzie czeka wasz samochód. Otwieracie go i wkładacie kluczyk do stacyjki. Już macie uruchomić zapłon i odjechać, gdy w ostatniej chwili zauważacie na przedniej szybie coś dziwnego.
Czy ktoś właśnie włożył stówę za wycieraczkę? Ho, na pewno byście wiedzieli, jak ją wydać. Ale umówmy się, kto przypadkowo zostawiłby takie pieniądze na waszej szybie i o nich zapomniał? Uważajcie, to kolejna ściema. Gdy tylko wyjdziecie z samochodu, żeby przyjrzeć się tajemniczemu banknotowi, jego właściciel od razu wkroczy do akcji. Wskoczy do waszego samochodu i z piskiem opon odjedzie z parkingu. Przyznajmy sobie szczerze, w takiej sytuacji mało kto wyłączyłby zapłon i zabrał wszystkie swoje rzeczy przed wyjściem z auta. W konsekwencji w mniej niż minutę tracimy samochód, portfel i wszystkie dokumenty. Niektórzy znajdują nawet owinięte wokół wycieraczek ubrania, na przykład koszulkę. Jeśli kiedykolwiek przydarzy wam się coś podobnego, nie wpadnijcie w tę pułapkę i nie starajcie się usunąć ubrań. Wejdźcie do samochodu i czym prędzej odjedźcie. Te pozornie przypadkowo pozostawione ciuchy są nowym przekrętem. Działa to w ten sposób. W momencie, gdy zobaczymy na szybie koszulkę, pierwszym naszym odruchem jest usunięcie jej, ponieważ albo blokuje działanie wycieraczek, albo ogranicza widoczność. Ale gdy my jesteśmy zajęci usuwaniem ubrań, bandyci zyskują czas, żeby zajść nas od tyłu. Najczęstszym miejscem, gdzie może się to zdarzyć, są parkingi podziemne, zwykle słabo oświetlone i nierzadko niemal opustoszałe. To oznacza brak kręcących się wokół potencjalnych świadków i mnóstwo zaciemnionych miejsc, w których agresor może się schować. Jeśli któregoś dnia po powrocie do domu zauważycie jakieś graffiti lub inne oznaczenia na drzwiach, od razu dzwońcie na policję. Nawet jeśli wyglądają na żart nastolatków czy inne bazgroły, lepiej zapobiegać niż leczyć. Włamywacze komunikują się w ten sposób z innymi kryminalistami, żeby przekazać istotne informacje o waszych domach. Na przykład coś przypominającego dwójkę rzymską oznacza bogatych właścicieli, przez co mieszkanie czy dom automatycznie staje się łakomym kąskiem. Z drugiej strony przekreślony okrąg oznacza brak wartościowych rzeczy. Aż chciałoby się samemu tak oznaczyć dom. Długi prostokąt podzielony na cztery części oznacza znajdującego się wewnątrz agresywnego psa. Trójkąt podzielony pionową linią informuje przestępców o konieczności włamania nocą. Z kolei odwrócony trójkąt, dom lub mieszkanie stoi puste wieczorem. Coś, co przypomina połączenie liter A i K, mówi innym włamywaczom, że dom jest zawsze pełny ludzi. Wiecie, że włamywacze mają własne bractwo specjalizujące się w kradzieży deserów? Sorki, to akurat zmyśliłem. Wróćmy do tematu. A teraz nowa sztuczka złodziei samochodów. Narzędzie zbrodni – moneta. Złodzieje wsuwają ją w przestrzeń między drzwi a uchwyt. Gdy właściciel myśli, że zamknął pojazd pilotem, tak naprawdę samochód pozostaje w dalszym ciągu otwarty. Moneta uniemożliwia prawidłowe działanie zamka. Gdy tylko właściciel oddali się na bezpieczną odległość, przestępca bez problemu otwiera drzwi i odjeżdża. I tyleśmy widzieli swój samochód. Kolejna sztuczka. Podczas większej imprezy publicznej czy w zatłoczonym centrum handlowym złodzieje ogłaszają przez głośnik, że taki i taki samochód, oczywiście wcześniej przez nich wybrany, blokuje wyjazd innego, więc proszą o jego przestawienie. Gdy tylko właściciel rzeczonego auta wyjdzie to zrobić, przestępcza grupa przechodzi do działania, mając pewność i słusznie, że osoba zbliżająca się do swego samochodu trzyma w ręce kluczyk.